tam coś podłączyć, zaraz podejdę. Dobrze, podłączaj. I co, tutaj sobie siądziemy? Słońce, czy tutaj? Trzeba tego, to roznoszenie będzie tutaj, nie? Jakie roznoszenie? No, do jedzenia, nie? No ale tu jest nam najwygodniej i tak najprzyjemniej. Tak, 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 no. Jak już to zorganizuję? Dzwoniła pani od jadła. Mhm. Może dzisiaj wieczorem sobie podjadą po te rzeczy. Mhm. A jutro tam podejdę, to się rozliczę, tylko wolałabym w gotówce. Wszystko tam przyszykowałem przy bramie, żeby było. Wiem, widziałam, to już będzie łatwiej i umyte. Ale muszę jeszcze kasę wypłacić, żeby jej dać gotówkę. To już jutro mogę to zrobić. Dobrze. A co się dzieje? Nawet tu w cię nie może być. Dobrze, a tu miałeś podłączyć telefon chyba, tak? Nie. O, tu jest jeszcze, widzisz, jedna. Jedna torba. No. Fajnie, że mam dzisiaj to majowe wieczorne. Zęba. Odpękane. Dwa jeża zostały, były widziane. Gdzie? Jeden to Matyśka wypatrzyła, bo tu ugryź oszczekiwał u pana Mirka, a drugi u Wijatkowskich Klara wypatrzyła. Kumasz? Tak. Nie wiem, czy ja. Uwaga. Tak, mówiłam o tym ptaku w wróble. Ale spójrz no tutaj na mnie, o. A tak. Rozniósł w domu, to jest jedna. Jest plama na dywanie, trzeba ją właśnie jeszcze tam. Ale ten dywan to... Dojechać? On jest w ogóle taki problematyczny, bo ja nie wiem jakim to cudem, non stop się sypie jakiś taki... Spodem się kruszy tak jakby, no. Ale to ze wszystkich takich tych wełnianych, zauważyłaś? No to trzeba by było zwykłą, najprostszą, najsilniejszą wykładzinę kawałek położyć i potem co jakiś czas wymienić i to jest chyba najmniej... Może nie wykładzinę, tylko po prostu kupimy im tam jak największy ten... Nie, wykładzina. Ten. Kawałek wykładziny. I jak się tak doprowadzi do takiego stanu, to ją cyk do kosza, jak kupujesz świeżą. Kawałek wykładziny kosztuje ile? No tak, ale no, jak to obrobisz? To się nie będzie tak pewnie, wiesz, wyrypywać. No jeśli nie będzie widać tego cięcia, no to czemu nie? Nie wiem. W każdym razie muszę tam iść umprać tą plamę, bo trochę głupio. Mhm. No i co jeszcze? Do zmywarki włożyłem resztę tych talerzy, widziałaś? Super, dzięki. To tam już będzie na gotowo wszystko. No to później, oddzielałem to te sztućce, wszystkie są już, wiesz, pochowane tu, gdzie trzeba. To już może jutro weźmiemy te kartony z góry, zdejmiemy i pochowam sobie to wszystko. No. Ale nie wiem, czy to jest sens wywozić teraz gdziekolwiek, bo każda, jakakolwiek teraz większa impreza tego typu, to wiem, że już zrobiłabym to tak samo, wiesz? No tak, ale jaką większą imprezę teraz? No, kolejna komunia wprawdzie dopiero za 3 lata, no ale... właśnie, to za 3 lata to się może... No pewnie, wszystko się tu może zmienić. A to przez 3 lata może popracować w Zakopanem. Zamiast tutaj leżeć. Może tak. No. No to już jak uważasz. To tego. To tego. Nie no, w sumie no tutaj mamy gotowych kompletów na 40 osób. Wystarczające były te i miseczki, te talerze. Za dużo nawet, nie? Wszystkiego było. Ale było w zapasie, no. No tak dużo, za dużo to nie, bo ja tam miałam na 40 osób, a nas było 37, nie? No, ale tak wszystkiego było wystarczająco. W sumie tych małych talerzyków teraz już widzę, doświadczenie może mi pokazało, że mogłoby być więcej, bo na tych samych talerzach jadło się przystawki i ciasto, więc trzeba było tam trochę tym manewrować. Do tego. No, dobra, ale to co, nie rozwijamy się tutaj? Na temat komunii, bo jeszcze może coś nagramy, tak? Później? Tak. Coś dłuższego i opowiemy o wszystkich, powiedzmy, tych aspektach. No dobra, to dzień dobry.